Witamy w kolejnym programie wyborczym TUŁŹ.pl. Naszym gościem jest pani Antonina Majchrzak, kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Zgadza się. Zadajemy te same pytania na początku wszystkim kandydatom, tak aby poznać przede wszystkim ich motywacje. Czyli pierwsze pytanie brzmi, co zmotywowało panią, co zachęciło panią do startowania w wyborach parlamentarnych. Tutaj taki mały komentarz. Jeśli mogę tak powiedzieć, myślę, że nie ma się czego wstydzić. Mhm. Jest pani najmłodszą radną miejską tak. obecnej kadencji Rady Miejskiej w Łodzi. Zgadza się. Czyli dość wcześnie rozpoczęła pani karierę polityczną. Tak, zgadza się. Tak jak właśnie pan wspomniał, od niecałego roku jestem radną Rady Miejskiej tej ósmej kadencji. I jednocześnie jest to moja motywacja, dlaczego startuję w wyborach parlamentarnych. Bardzo łatwo to wyjaśnić. W Radzie Miejskiej, zresztą tak jak bardzo chciałam i zapowiadałam, zajmuję się sprawami związanymi z środowiskiem, z ochroną środowiska, z ekologią, z ograniczeniem ilości produkowanych odpadów. Jednak bardzo szybko na tej mojej drodze okazało się, że w samorządzie jesteśmy w stanie oczywiście rozwiązać wiele tych problemów, znaleźć wiele odpowiedzi na pytania, na problemy. Natomiast te najważniejsze, te, które mają największy wpływ na środowisko, są na poziomie ustawodawczym. I okazało się, że często są to rzeczy nie do przeskoczenia, stąd moja motywacja do startu w wyborach, żeby tymi problemami, żeby rondownikiem środowiska, dbania o środowisko, zwłaszcza w naszym regionie, które jest dotknięte między innymi suszą, no, wypadałoby zająć się już na tym poziomie. Dlatego liczę na to, że również wśród mieszkańców taka potrzeba posiadania swojego rondownika w kwestiach środowiska w Sejmie istnieje, jak również ten mój wiek też jest tutaj motywacją, dlatego że nie zapominajmy o tym, że decyzje, które są podejmowane w parlamencie, to nie są tylko decyzje dotyczące mieszkańców Polski, którzy mają 30, 40, 50 i wzwyż, tylko są to również decyzje, które dotyczą studentów, które dotyczą młodych rodzin, młodych ludzi, ludzi zaczynających swoje dorosłe życie, ubiegających się o mieszkania, zaczynających życie zawodowe. Także wydaje mi się, że również ludzie w moim wieku powinni tam mieć swoją reprezentację. Czyli rozumiem, że chciałaby pani być taką orędowniczką czy reprezentantką tego młodszego pokolenia przede wszystkim, ale też chciałbym zapytać panią o to, gdy przygląda się pani obecnej sytuacji politycznej i obecnym rządom, proszę powiedzieć, które z elementów programu realizowanych przez obecny rząd, chciałaby pani kontynuować. Za chwilę panią zapytam o to, co chciałaby pani zmienić, ale najpierw interesuje mnie to, co warte jest kontynuacji w przyszłej kadencji, gdyby miała pani na to wpływ. Oczywiście chciałabym pochwalić dwie inicjatywy, które według mnie są bardzo dobre. Przede wszystkim było to wprowadzenie opłaty za jednorazowe reklamówki, foliówki w sklepach. Uważam, że znacznie wpłynęło to na poprawę tych zużywanych jednorazowych plastikowych. Czyli zmniejszyło ilość odpadów. Tak, zmniejszyło. Myślę, że każdy z nas to widzi, chodząc na zakupy, że jakby zmotywowało to ludzi do tego, żeby ze sobą nosili swoje wielorazowe torebki. A druga sprawa jest to przegłosowanie, zaakceptowanie tej ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Uważam, że jest to problem, w którym dzisiejszy świat boryka się na co dzień w dużym stopniu. Mimo tego, że była to inicjatywa opozycji, jednak bardzo to cieszy, że rząd przegłosował, że wchodzi to w życie. Dlatego tutaj jak najbardziej niektóre z tych inicjatyw są godne pochwały. Niestety są one w mniejszości. To porozmawiamy teraz o tym, co chciałaby pani zmienić, czyli które z elementów programu dzisiaj rządzących na pewno trzeba poddać korekcie lub też zupełnie wyeliminować z życia publicznego. Jasne. Zdaję sobie sprawę, że to jest dość kontrowersyjny temat, ale dla mnie jest to polityka energetyczna. Mm. Dlatego, że bardzo boli mnie to, że mimo zmian klimatycznych, które już przestały być jakąś mrzonką, tylko czymś, co nas dotyka, każdego z nas, bez względu na to, jak jesteśmy opcji politycznej, mimo tego rząd polski udaje, że tego nie widzi i nadal jakby bardzo wspiera tą naszą politykę energetyczną opartą na nieodnawialnych źródłach energii. Czyli na węglu. Na węglu. Mhm. Zamiast próbować wprowadzać chociażby zmiany, próbować na przykład przekwalifikować pracowników, którzy obecnie w tym sektorze pracują, na to, żeby oni dalej mogli odnaleźć się w sektorze gospodarki odnawialnej.
wychodzimy tutaj, jesteśmy w totalnej kontrze z tym, co Unia Europejska chce wprowadzać, stawiać na energię odnawialną. Nasz rząd zdaje się w ogóle ten problem ignorować i dalej żyć w tym świętym przekonaniu, że węgiel jest cudowny, wspaniały, że jest to nasze dobro narodowe, które należy chronić i walczyć z odnawialnymi źródłami energii. Proszę Państwa, w tym momencie, przy tych zmianach klimatycznych, my już nie mamy wyboru, my musimy na te odnawialne źródła energii się przestawić, a co się okazuje? Nasz rząd w ogóle ignoruje tego typu prośby. W takim razie zapytam jeszcze z ciekawości, jak Pani postrzega ewentualne koncepcje jednak budowy elektrowni atomowej, jednej czy może dwóch, bo plany tutaj są też różne. Wydaje mi się, że nie jest to zły kierunek, jest to na pewno lepszy kierunek niż węgiel. Natomiast moglibyśmy zwrócić się w kierunku naszych skandynawskich sąsiadów i zobaczyć, że nie tylko mamy atom, nie tylko mamy węgiel, ale mamy również wiatr i wodę. I spróbować... I słońce. I słońce. Wszyscy mamy słońce, zwłaszcza, że przy tych zmianach klimatycznych będzie go więcej niż mniej. Więc takie szczęście w nieszczęściu moglibyśmy zacząć to wykorzystywać. Proszę powiedzieć, tutaj mamy już dość zarysowany Pani program. Mówi Pani o ekologii, mówi Pani o reprezentowaniu ludzi młodych, ale gdyby miała Pani tak wypunktować swoje priorytety programowe, z którymi chciałaby Pani wejść do nowego parlamentu, to co by Pani postawiła na pierwszych trzech, czterech pozycjach? Jasne. Przede wszystkim jest to dla mnie zmienienie w ogóle gospodarki odpadami w Polsce, dlatego że trochę próbujemy się jako samorządy bawić w różne inicjatywy typu butelkomaty, coś próbować zmienić. Natomiast tutaj to nie wystarczy, to jest tylko jakiś tam mały, oderwany od rzeczywistości element. Powinniśmy popracować nad tym, żeby nasza gospodarka odpadami działała tak jak na zachodzie, tak jak w krajach skandynawskich, gdzie faktycznie ten procent odzysku odpadów jest ogromny. Natomiast wymaga to zmian systemowych na poziomie ustawodawstwa, na poziomie wprowadzenia tego w całym kraju, bo inaczej po prostu to nie działa. To musi być system, machina, która działa ogólnokrajowo. To jest jedna z tych rzeczy. Druga to jest walka z suszą. Trzecie to jest walka z powietrzem, ze smogiem, które niestety w Polsce jest czymś, co też musimy, czego nie możemy nie zauważyć. Poza tym kwestia programu mieszkań dla młodych, w które tak naprawdę udało się tych mieszkań wybudować tylko 800, które w ogóle nie koresponduje z tymi obietnicami, które zostały dane, gdzie tak jak wiemy dla młodych ludzi, no własne M to jest priorytet. Także tutaj zdecydowanie jest to kolejna z tych rzeczy. A poza tym jakby bezpośrednie reagowanie na to, co się dzieje ze środowiskiem i na to, jak my możemy działać, dlatego że wydaje mi się, że jednak mamy w polskim rządzie taką tendencję do tego, że te problemy odpychamy, ignorujemy, a dopiero jak już jest po prostu kryzys, to na szybko staramy się coś tutaj wykombinować. Nie jest to moim zdaniem dobra tendencja. Powinniśmy wychodzić naprzeciw, zwłaszcza, że jeżeli chcemy się kreować na nowoczesny kraj. To jeszcze zapytam o taką rzecz, która interesuje lokalnych wyborców, bo to lokalni wyborcy wybierają swoich kandydatów do parlamentu. Jest Pani radną, jest Pani też w ugrupowaniu, które obecnie rządzi miastem, czyli mamy Pani prezydent czy wiceprezydentów z tej grupy politycznej. Proszę powiedzieć, jak chciałaby Pani reprezentować już w parlamencie? Jak dbać o interesy w Łodzi w parlamencie, gdyby się Pan tam dostała? Przede wszystkim dobrze. I przede wszystkim skutecznie, dlatego że uważam, że czasami tego brakuje, kiedy już dostajemy się coraz wyżej, zapominamy o tej naszej macierzy. Natomiast, no, tak jak wspominałam, Łódź to jest region, który walczy z suszą. Jesteśmy w centrum Polski, jesteśmy w tej nietce, która niestety się z tym boryka. Także wydaje mi się, że dla mieszkańców Łodzi regionu jest to dość spory priorytet. Natomiast uważam, że nie można być od wszystkiego, bo jak się jest od wszystkiego, to jest się od niczego. Ja czuję się dobrze i mam dużą wiedzę na temat rzeczy związanych z ekologią i środowiskiem, które dla mieszkańców również są bardzo ważne, bo dotyczą wszystkich. Od juniora do seniora, od lewa do prawa. I wydaje mi się, że mieszkańcy powinni czuć się bezpiecznie, wiedząc, że mają w Sejmie kogoś, kto takimi rzeczami po prostu się zajmuje. Czystym powietrzem dla Łodzi, które też wymaga zmian na poziomie systemowym, na poziomie ustawodawczym.
i tym chciałabym się zajmować. Mówię o tym szczerze i otwarcie, tym też zajmuję się w Radzie Miejskiej. Idzie mi to dobrze, więc czemu miałabym z tego rezygnować? Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za prezentację swoich poglądów. Przypomnę, że naszym gościem była pani Antonina Majchrzak z Koalicji Obywatelskiej, kandydatka do Sejmu. Dziękuję bardzo.